5000. tysięcy. Ile to się równa setek? Jest pewnie parę sposobów, żeby się z tym zadaniem zmierzyć. Może zacznijmy od zastanowienia się nad tymi pięcioma tysiącami. Pięć tysięcy to 1000 tysiąc pięć razy, pięciokrotnie. Zastanówmy się w takim razie nad każdym takim pojedynczym tysiącem. Ile jest setek w jednym tysiącu? Jeden tysiąc. Ile to się równa setek? Możemy policzyć po 100 i liczyć tak długo, aż dotrzemy do 1000. No to liczymy. Zaznaczę każdy 1000 jedną kreską, będzie lepiej widać, gdzie jesteśmy: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 w jednym tysiącu jest 10 setek, czyli 1000 równa się 10 setek. Ile w takim razie zmieści się setek w 5 tysiącach? Jak już zauważyliśmy, 5000 to 5 razy 1000. W takim razie w 5000 zmieści się 5 razy tyle setek, ile mieści się w jednym tysiącu. Czyli 5000 równa się 5 razy 10 setek, bo mamy 1000 5 razy, więc tutaj mamy 10 setek mieszczących się w 1000 również 5 razy. Albo po prawej stronie mamy 5 razy 10 setek. 5 razy 10 to 50, czyli 5000 równa się 50 setek. Innym sposobem rozwiązania takiego zadania jest wykorzystanie wartości cyfr na poszczególnych pozycjach. Tutaj mamy tabelkę ułatwiającą poruszanie się po pozycjach i jeżeli wpiszemy w kolumnie 1000 5... To widać od razu, że mamy trzy puste kolumny. Nie mamy setek, nie mamy dziesiątek i nie mamy jedności. Albo inaczej mamy 0 setek, 0 dziesiątek i 0 jedności, czyli możemy wpisać w tych kolumnach zera. Jeżeli zapiszemy taką liczbę bez tabelki z pozycjami, to wygląda ona normalnie, tak jak poprzednio. Zapisanie słowa tysiąc generalnie zastępuje te trzy zera. 5000 to to samo co 5, i trzy zera zapisane po prawej stronie tej piątki. No i chcemy teraz zastąpić w jakiś sposób tysiące setkami. W takiej tabelce możemy liczbę przeczytać tak. Jeżeli tu mamy same zera, i jeżeli liczbę 5 przeczytamy jako ostatnią, to po niej czytamy słowo w kolumnie nad nią. I jest ok. 5 tysięcy. Dla setek możemy z tej tabeli odczytać naszą liczbę tak samo. Czytamy tyle cyfr, żeby skończyć w kolumnie setek, i potem słowo nad ostatnią cyfrą. 50 setek. I wszystko jasne. 5000 to to samo co 50 setek. 5000 równa się 50 setek. Jeżeli tak czytamy liczbę z takiej tabelki jak ta, to nie musimy przejmować się tymi zerami na końcu, bo słowo 1000 zawiera w sobie te trzy zera. A słowo 100 zawiera w sobie te dwa zera, czyli 5000 równa się 50 setek. Możemy jeszcze zastanowić się nad dziesiątkami, chociaż nie było w zadaniu takiego pytania. 5000, ile to dziesiątek? Tym samym sposobem 5000 to 500 dziesiątek. Czytamy liczbę do kolumny dziesiątek włącznie i słowo nad tą kolumną. Bo słowo dziesiątki zawiera w sobie to jedno zero. Nie musimy już go czytać, zostało uwzględnione tutaj. Tak samo możemy też powiedzieć, że jest to 5000 jedności. Wszystkie te liczby 5000, pięć 500 setek, 500 dziesiątek i 5000 jedności są równoważne. Są równe. Odpowiedzią na zadane pytanie jest 5000 równe jest 50 setek. Rozwiążmy jeszcze jedno podobne zadanie. 30 dziesiątek, ile to się równa setek? Tym razem zastanawiamy się nad dziesiątkami i setkami. W jaki sposób zależą one od siebie? Ile dziesiątek zawiera się w jednej setce? Setkę możemy zapisać słowem albo liczbą. Jeżeli jeszcze nie wiemy, to znowu możemy zwyczajnie policzyć dziesiątki, aż dotrzemy do setki. Pierwsza dziesiątka to 10, druga 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dotarliśmy do setki i zabrało nam to 10 dziesiątek. 10 dziesiątek składa się na jedną setkę. Jeżeli w jednej setce jest 10 dziesiątek, to ile jest setek w 30 dziesiątkach? Żeby z 10 dziesiątek Przenieść się do 30 dziesiątek, musimy liczbę dziesiątek pomnożyć razy 3. W takim razie liczbę setek też musimy pomnożyć razy 3. 1 razy 3 mamy 3 setki. 30 dziesiątek to 3 zestawy po 10 dziesiątek. 10 dziesiątek to jedna setka. W takim razie 30 dziesiątek to 3 zestawy po setce, czyli inaczej 3 setki. I jak poprzednio możemy przedstawić te działania za pomocą wartości cyfr na poszczególnych pozycjach. Tutaj mamy dziesiątki. Wiemy, że dziesiątki mogą być reprezentowane w zapisie pozycyjnym dziesiętnym przez 0 na pozycji jedności. Możemy zatem zapisać tę liczbę jako 30 i dopisane do tego 0 reprezentujące dziesiątki. Po prawej stronie tej równości mamy setki, a setki mogą być reprezentowane przez dwa zera. I żeby ta równość ciągle była prawdziwa, musimy w to miejsce wpisać jakąś liczbę. Musimy tutaj wpisać 3, tak jak wcześniej u góry. Czyli 30 dziesiątek równe jest 3 setkom.